Hej, czy będziesz pierwszym milionerem w swojej rodzinie? Oto jest pytanie, przeanalizujemy, jakie masz szanse na to, żeby nim zostać. Żeby zostać milionerem, to miesięcznie zarabianie w tym momencie takich kwot może się wydawać zbyt nieprawdopodobne, ale tak naprawdę milionerem teoretycznie jest się wtedy, kiedy w przeciągu roku ma się milion, tak? Według GUS-u jest. I tak, czy to, co teraz robisz, da ci milion? Pewnie nie, w przeciągu roku. Więc co takiego możesz zrobić? I zastanówmy się, kto zarabia w przeciągu roku milion. Jeśli jesteś sportowcem, masz stosunkowo niewielkie szanse, niemniej jest kilku sportowców w Polsce, które ten milion zarabia. Bo jest paru piłkarzy, był jeszcze do niedawna jeden koszykarz, który zarabiał troszkę więcej. Mamy w zasadzie Kubicę. Jeśli chodzi o sporty motorowe, to był kiedyś Sołowow, który zarabiał miliony, ale nie na sporcie, tylko na biznesie. I kończy się. Dobrze, może jest jeden czy dwóch skoczków, którzy zarobią milion za cały rok. Tylko, żeby jako sportowiec zarobić milion, to musisz przynajmniej przez 10 lat tyle lat jak wół. A znam kilku sportowców na poziomie mistrzostw świata, dosłownie, i oni nie zarabiają miliona. Ale przez 10, nawet 15 lat harowali dzień w dzień, zero imprez, zero przyjemności, tylko trening, harówa, pot i znój. I nie masz żadnych gwarancji na to, że będziesz zarabiać wystarczająco dużo. W Polsce sport uprawia setki tysięcy osób, a jest dosłownie może 15-20 osób, które zarabiają na tym milion w przeciągu roku. Więc szanse na to masz mizerne. Możesz stwierdzić, że pójdziesz, że z pracy na etacie będziesz mieć milion, więc rozczaruję cię. Z pracy na etacie twoje szanse są takie, dosłownie takie, zero. Dlaczego? Owszem, jest w Polsce też pewnie z 15 osób, które na etacie zarabiają milion, tylko są to w zasadzie urzędnicy państwowi, są to osoby, które pracują w bankach i to jako prezesi. Czy ty masz szansę na to, żeby zostać prezesem banku? Jeśli nie masz kosmicznego wykształcenia, które kosztuje kupę pieniędzy i też lata nauki, ale to ci nic nie da, bo musisz mieć koneksje w odpowiednich miejscach, żeby być zatrudnionym jako prezes banku. I to też nie znaczy, że będziesz jako prezes banku zarabiać milion rocznie. Co jeszcze ci zostaje? Możesz zostać politykiem, tylko czy politycy zarabiają milion? Oficjalnie nie zarabiają. To, co biorą pod stołem, to widzisz, pewnie też muszą nieźle kombinować, żeby ukryć te dochody. Ale jest to w sumie fajna praca, bo nie musisz nic robić, tylko gadać coś tam, ściemniać ile się da i masz szansę na to, żeby mieć pod stołem zarobione pieniądze. Więc jakie jeszcze masz opcje na zarobienie milion? Pomyślmy. No ciężko mi w tym momencie skojarzyć, ale okej. Jedyna, mój drogi, moja droga, szansa dla ciebie to jest to, żeby założyć firmę. Tak, żeby założyć firmę i to jest jedyna twoja bezpieczna opcja na to, żeby zostać pierwszym milionerem w rodzinie. Teraz sobie możesz pomyśleć całą listę rzeczy, które wzbraniają cię przed tym, żeby pójść na swoją działalność. Co to może być? Więc popatrzmy sobie na plusy, minusy prowadzenia działalności albo pójścia na bezpieczny etat, czy w ogóle jest coś takiego jak bezpieczny etat. W momencie, kiedy zakładasz firmę, możesz sobie pomyśleć, no nie, no ale zbankrutuję, stracę wszystkie pieniądze, dom i tak dalej. Za mniej więcej miesiąc minie dokładnie 20 lat, kiedy założyłem moją drugą firmę, którą prowadzę dokładnie od 20 lat. Jakoś się zbankrutowałem, jakoś Urząd Skarbowy mi krzywdy nie zrobił, ani żadne inne instytucje, ale możesz się obawiać tego, co niektórzy w mediach opowiadają, jak to Urząd Skarbowy dopadnie. Słuchaj, nikt ci nie każe zakładać firmy w Polsce. Jak jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej, mieszkasz w Polsce, jesteś przez to mieszkańcem Unii Europejskiej, możesz założyć firmę w Grecji, na Litwie, w Holandii, w Szwecji, gdziekolwiek. Masz po prostu takie prawo. Szwecja chyba nie jest w Unii Europejskiej, ale w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, kto ci broni? Nikt ci nie broni. Jeśli się tak boisz, możesz założyć spółkę z o.o. Jak zakładasz spółkę z o.o., twój majątek osobisty jest w jakiś tam sposób chroniony. Więc to nie jest, to jest twoje wyobrażenie. To jest twoje wyobrażenie. Ale też patrząc na to, zainteresować się, ile pracy wkłada sportowiec, jeśli chcesz, powiedzmy, być jak Lewandowski i zarabiać tyle jak on. Ile on musiał włożyć pracy? To jest ponad 20 lat biegania za piłką, ale to nie jest tylko bieganie za piłką, bo to jest ćwiczenie, to jest dieta, to jest rygor, niesamowity rygor. I gdybyś to samo włożył w firmę,
zarabiałbyś, okej, niekoniecznie byś zarabiał tyle co on, ale widzisz, taki on jest w tym momencie najlepszy na świecie. Więc gdybyś prowadząc firmę, o popatrzmy tak, najlepszy biznesmen na świecie ile zarabia i ile zarabia najlepszy polski sportowiec. Więc najlepszy polski sportowiec przy najlepszym biznesmenie na świecie jest biedny jak mysz kościelna. Tak sobie na to popatrz, bo tak faktycznie jest. Bo najlepszy sportowiec, na dzień, sportowiec jako biznesmen na świecie w tym momencie jest wart ponad 200 miliardów dolarów. Elon Musk 204 miliardy dolarów, albo już nawet więcej, bo to z dnia na dzień się zmienia. A Lewandowski no w sumie biednie przy tym wypadnie, bo ile on może mieć? Ze 100 milionów? Pewnie nie. Nawet jeśli ma, no to 100 milionów dolarów do 200 miliardów to jest przepaść. I czy harować jak wół nad swoim ciałem, czy lepiej popracować nad firmą? Ok, więc co jeszcze może cię powstrzymywać przed założeniem firmy? Czego możesz się bać? Nie potrafisz, nie wiesz w ogóle jak to się robi. Ok, każdy sportowiec w momencie kiedy zaczyna, może go to kręci, ale niekoniecznie wie jak to robić, więc szuka sobie trenera, szuka sobie dietetyków, szuka sobie ludzi, którzy zajmują się jego psychiką i jego ciałem. Więc to, że ty w tym momencie nie masz pojęcia jak założyć firmę, jak ją prowadzić, jak sprzedawać, jak pozyskiwać klientów, to w ogóle nie ma w tym momencie znaczenia, bo traktuj się tak jak sportowiec. Czyli ty potrzebujesz ludzi, którzy się tobą zajmą. Jak ty czegoś nie potrafisz robić, to widzisz, też jest cała masa opcji, bo ty nie musisz się zajmować rzeczami, na których się nie znasz. Ty możesz się ich nauczyć, ale nie musisz, bo możesz sobie wziąć wspólników, jeśli chcesz założyć jakąkolwiek firmę, która pielęgnuje ogrody. Tylko zastanów się, czy ta firma da ci milion. Bo jeśli w Polsce przez zimę nie ma rynku, chociaż może jest, nie znam się na ogrodnictwie, ale patrz na branżę, do której wejdziesz, czy to jest branża, która da ci milion rocznie, żebyś został milionerem. Jeśli, i to też jest wiedza, jak to zrobić, ale jest to kwestia przeanalizowania rynku, popatrzenia, ile spółki, które zajmują się ogrodnictwem, zarabiają. Nie ma problemu wejść do internetu, wejść do KRS. Są inne systemy, gdzie można posprawdzać, ile dana firma w danej branży zarabia. Jest cała masa statystyk, analiz, w jakiej branży najlepiej można zarobić pieniądze. Więc to jest kwestia poświęcenia twojego czasu. Czy ta branża da ci milion rocznie? Jeśli zobaczysz, że ci da, to pomyśl sobie teraz, ile potrzebuje zawodowy sportowiec na to, żeby zostać mistrzem. I teraz co ty powinieneś jako właściciel firmy zrobić, żeby zarobić ten milion rocznie? Na początek. Czego się potrzebujesz nauczyć? O dobra, czego się jeszcze możesz bać, jak zakładasz firmę? Wiesz, ja no... To może napiszcie w komentarzu. Napisz w komentarzu, będziemy się zastanawiać nad tymi problemami, które napiszecie w komentarzu, bo Ja nie widzę problemów dla osób zakładających firmę, że co, nie znasz się na księgowości, no i co z tego, zatrudniasz sobie firmę księgową, nie znasz się na sprzedaży, no i co z tego, zatrudniasz sobie handlowców, którzy będą za ciebie sprzedawać. Nie znasz się, no na czymkolwiek się nie znasz, to w ogóle nie ma problemu, bo ty jako właściciel firmy jesteś od tego, żeby myśleć, od tego, żeby zarządzać, więc ty się musisz nauczyć zarządzania, ty się musisz nauczyć kontaktowania z ludźmi. Bo ty powinieneś to robić jako właściciel firmy. Chyba że założysz spółkę akcyjną, to wtedy jest zupełnie inna bajka, bo wtedy, no widzisz, jedyna umiejętność, jakiej będziesz potrzebować, to właśnie, żeby umieć ludzi namówić do tego, żeby poszli za tobą, żebyś był na tyle osobą charyzmatyczną, albo mieć kogoś przy tobie, bo ty możesz mieć tylko ideę, ale możesz mieć kogoś, kto cię poprowadzi tak, i przyprowadzi ludzi, którzy pójdą za tobą. Chociaż wiesz, co to jest za generał, który potrzebuje zatrudniać, znaczy mieć, że tylko jego porucznicy będą nakręcać żołnierzy do boju. To generał musi być taki, który sprawi, że wojsko pójdzie za nim. Więc jeśli nie masz w tym momencie cech przywódczych, to nie znaczy, że nie możesz się ich nauczyć. Bo to jest też kwestia poszukania odpowiedniego trenera, odpowiedniego szkolenia, odpowiedniego mentora. Może już jest jakiś biznesmen, który jest na emeryturze i nudzi się, więc może to jest kwestia pójścia do niego i zapytania go: słuchaj, panie, zajmę się panu trawnikiem, jak mi panu powiesz trochę na temat tego, jak prowadzić biznes, i on ci opowie. Więc to jest kwestia twojego zainteresowania się tematem. Więc
Odpowiedz sobie sam na pytanie. Czy będziesz pierwszą osobą, która będzie milionerem w twojej rodzinie? I co ty musisz zrobić, żeby tak się stało? Z etatu nie masz szans. Jako sportowiec, jeśli do tej pory nie masz takiej pasji, jako sportowiec, jeśli nikt do tej pory w sporcie, który ciebie interesuje, nie został milionerem, to raczej też nie zostaniesz. Jako hazardzista, grasz pokera, okej, jest w Polsce pewnie na palcach jednej ręki można policzyć osoby, które z pokera faktycznie zarobiły pieniądze, ale to jest hazard, żeby zostać milionerem z tych wszystkich innych rzeczy. Pewnik masz, prowadząc firmę i prowadząc ją w odpowiedni sposób. I możesz to zrobić w 2-3 lata. Jeśli się mylę, napisz w komentarzu, będziemy dyskutować, będziemy się zastanawiać. Dziękuję bardzo.